Prokuratura po 18 latach poszukiwań wpadła na trop Witolda Z., podejrzanego o zabójstwo dokonane w 2000 roku w Zelwie. Przypomnijmy, 5 mężczyzn w lesie pod Zelwą w wyjątkowo bestialski sposób torturowało przykutego do drzewa kajdankami Stanisława B. Mężczyznę zabito, zadając mu kilka ciosów nożem. Ciało ofiary ukryto w żwirowisku nieopodal miejsca zdarzenia. Śledczy podejrzewają, że poszukiwany od kilkunastu lat Witold Z. był inicjatorem tej zbrodni. Witold Z. jest podejrzany o popełnienie zbrodni ze szczególnym okrucieństwem w 2000 roku. Od tamtego czasu podejrzany wyjechał za granicę i ukrywał się przed organami ścigania. Wydaliśmy za nim europejski nakaz aresztowania, wcześniej wydaliśmy listy krajowe gończe. Po pewnym czasie okazało się, że mężczyzna ten przebywa na terenie Francji, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności za przestępstwo. Szczególne okrucieństwo w tej sprawie polegało na tym, że Witold Z. dokonał zabójstwa mężczyzny z jednoczesnym obcięciem mu głowy. Okazało się, że Witold Z. aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w jednym z francuskich zakładów karnych. Polskie organy ścigania na ekstradycję Witolda Z. muszą poczekać do 2022 roku. Pozostali sprawcy, koledzy pochodzącego z Sejm mężczyzny, zarzuty usłyszeli już wiele lat temu. Osoby te już zostały osądzone przez Sąd Okręgowy w Suwałkach. Witold Z. najprawdopodobniej dopuścił się też sfałszowania pewnego dokumentu. Do organów ścigania wymiaru sprawiedliwości francuskich wpłynęło postanowienie rzekomo wydane przez Sąd Okręgowy w Suwałkach, zgodnie z którym Witold Z. miałby być oczyszczony z wszelkich zarzutów na terenie Polski. Takie postanowienie, gdyby zostało przyjęte przez Francję, pozwalałoby nie stosować ekstradycji, tylko po odbyciu kary przez Witolda Z. we Francji teoretycznie mógłby być wolną osobą. Prokuratura ustaliła i poinformowała władze francuskie, że dokument został sfałszowany. Witold Z. po odbyciu kary we Francji niewykluczone, że trafi do polskiego więzienia. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.